Opolu jest to nasz szósty Światowy Dzień Ubogich. Zaczęliśmy od drugiego i tę tradycję chcemy kontynuować. Właśnie diecezja opolska wraz z miastem Opole i z wszystkimi instytucjami, które niosą bardzo konkretną pomoc w tym mieście, chcemy się spotkać na wspólnym świętowaniu tego dnia, do którego zaprasza nasz papież Franciszek co roku. Zawsze w 33. niedzielę zwykłą roku liturgicznego jest obchodzony właśnie Światowy Dzień Ubogich. Nie odwracaj twarzy od żadnego biedaka. To są słowa zaczerpnięte z księgi Tobiasza ze Starego Testamentu. Tym, że z naszej strony jest to konsekwentny, z strony Urzędu Miasta konsekwentny udział, nie tylko bo w MOPR-u i wszystkich jednostek wspierających udział, który wynika z naszego przekonania, z takiej dbałości o mieszkańców wszystkich. To też istotne, żeby nie dbać tylko o wybraną grupę, o tych, do których najbliżej, ale pamiętać również o tych, którzy czasami wymagają szczególnej opieki, czasami wymagają dobrego słowa, albo w jakiejś innej formie wymagają, oczekują wsparcia. Staramy się tak prowadzić politykę miasta, żeby w różny sposób angażować się w działania, które prowadzone są również na rzecz osób najuboższych. Stąd jesteśmy partnerem 7. Światowego Dnia Ubogich, po raz szósty, jak siostra Aldona mówiła. Serdecznie zapraszam do tego, żeby być w tym dniu wśród ubogich, być z ubogimi i pamiętać nie tylko przy okazji tego dnia o osobach ubogich. Dlatego ten symboliczny charakter, żeby uświadomić sobie, że są biedni, są bezdomni, rozejrzeć się, czy wokół nas kogoś takiego nie ma w najbliższym naszym środowisku, bo może tak jest ktoś, a my nawet nie wiemy, nawet nie zwracamy na to uwagę. Samo spotkanie z innymi ludźmi, prawda? Normalnymi, powiedzmy. My nie jesteśmy nienormalni, ale no jesteśmy inni, prawda? Jakiś czas temu zachorowałem, miałem udar. Gdzie również dom nadziei pomógł mi, do szpitala dostałem po prostu środki czystości, rzeczy na przebranie i tak dalej, prawda? Nigdy nie byłem, powiedzmy, we wcześniejszym życiu bardzo kościelny, prawda? Ale zmieniło się to właśnie pod wpływem tutaj domu nadziei i tak dalej, prawda? No różnie w moim życiu się toczyło, prawda? Parę razy zakład karny, a więc grzeczny nie byłem. Kiedy byłem chłopcem, nie byłem u komunii, prawda? W tej chwili właśnie dom nadziei, siostra Aldona i tam ksiądz, ojciec Damian, przygotowują mnie do komunii świętej, prawda? Nigdy nie jest tak, żeby nie mogło być lepiej. Zdaję sobie z tego sprawę, ale podejmujemy różnego rodzaju wyzwania, żeby tym osobom, które tej pomocy potrzebują, pomagać. I to nie tylko i wyłącznie spotkanie, gdzie można zjeść ciepłe danie, ale przede wszystkim to jest właśnie też możliwość spotkania się i porozmawiania. Ot tak, po prostu jak człowiek z człowiekiem i ta ludzka twarz, takie ludzkie oblicze, życzyłbym sobie, żebyśmy okazywali wszystkim dookoła jak najczęściej. Poziom ubóstwa jest bardzo niski w naszym mieście, ale poziom samotności ogromny. Wielu samotnych, starszych ludzi z jedną emeryturą. Ponad 2000 porcji na pewno. Mamy 600 porcji kurczaka, który będzie przygotowywany i mamy bardzo dużo bigosu, różne zupy, ciasta. Absolutnie nie bylibyśmy w stanie tego zrobić, gdyby nie pomagały nam organizacje pozarządowe. Wspomaga nas Polski Czerwony Krzyż. Bardzo pięknie też pomagają nam pacjenci Monaru, chciałabym o tym powiedzieć, bo oni na pierwszą edycję tego święta, kiedy wspólnie zorganizowaliśmy to pod Opolskim Ratuszem, przyjechali i byli wolontariuszami, którzy podawali do stołu, a teraz 600 porcji bigosu będą gotować i oni sami to gotują, mają książeczki zdrowia, przywiozą gorący bigos i będą tym bigosem też częstować. Będą zorganizowane
przez jednostki miasta namioty życzliwości. W jednym z namiotów będą eksperci, będzie pracownik socjalny, będą prawnicy, będzie dwóch psychologów, także będzie można też skorzystać z poradnictwa, które na co dzień udzielamy głównie w Ośrodku Interwencji Kryzysowej, ale zorganizujemy taki mobilny w tym dniu Ośrodek Interwencji Kryzysowej, który właśnie będzie przed Toropolem. Organizujemy też taki namiot zdrowia, w którym będzie lekarz i pielęgniarka, i też będzie można tam skorzystać z porady, no i ewentualnie uzyskać też jakieś opatrunki, bandaże, takie rzeczy też będziemy posiadać. Oprócz tego we wszystkich jednostkach miejskich prowadzimy taką akcję, zbieramy nowe rękawiczki. I bardzo chciałabym za pośrednictwem Państwa poprosić wszystkich mieszkańców Opola, żeby podzielili się rękawiczkami. Rękawiczki nie są bardzo drogie, ale najbardziej to jest pierwsze miejsce, które tak bardzo nam marznie, to są ręce. To są ręce, które mogą zrobić coś dobrego, to są ręce, które my wyciągamy do osób potrzebujących i chcielibyśmy wszystkie osoby, które przyjdą, obdarować rękawiczkami. Zbieramy rękawiczki również dla dzieci, bo też dzwonią mieszkańcy miasta i pytają się, czy mogą to być rękawiczki dla dzieci. Tak, mamy też dzieci, które potrzebują tych rękawiczek. Mamy też w mieście Opolu w ośrodku dla bezdomnych 50 dzieci. Te dzieci przygotowały na początek program artystyczny od siebie, a później, myślę, że siostra Aldona powie, bo przygotowała też taką niespodziankę, zespół niezwykły, który będzie przygrywał. Wszystkich zapraszamy.